Szanowni Państwo, nim zaczną się jasełka, zespół Do Blues Band zagra 5 kolęd dla dzieci z Fundacji Złote Serce i dla pracowników. Także ogromne brawa. Thank you.
straszliwie skulona i mocno do serc zagłażę. Poczujcie i co razem ze mną, niech zacznie dzień świąt w waszych uszach. Usiądźmy razem przy stole i cieszmy się tą chwilą, co wzrusza. Poczujcie do wiec razem ze mną, niech zacznie dzień świąt w waszych duszach. Usiądźmy razem przy stole i cieszmy się tą chwilą, co wzrusza. Mu przyniósł
będzie cierka, kula członkiem. Dwa króliczki i wróbelka, co rozkosznie będzie cierka, kula członkiem. Nasza dusza królowała. Thank you.
uczestniczył warsztatów terapii zajęciowej w Michałowie. Brawo! Szanowni Państwo, i wystąpił również zespół Do Blues Band z Pińczowa. Brawo ogromne! Witam serdecznie w imieniu dyrekcji, zarządu fundacji, wszystkich Państwa na uroczystych jasełkach w roku kalendarzowym 2022. Witam również dzisiaj Was, bo to jest zarazem koniec roku, na podsumowaniu tego roku, który dla nas, dla fundacji, dla wszystkich szkół, dla wszystkich uczniów był rokiem jubileuszowym. Nim przedstawię wszystkich gości dzisiaj, proszę Państwa, chciałem przedstawić krótki porządek. Zaczniemy dzisiaj nietypowo, nie od jasełek, ponieważ czworo naszych nauczycieli zdało egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego i chciałbym dzisiaj Państwa przed tymi wspaniałymi jasełkami, ale również przed całą tą uroczystością, Wigilią, zaprosić wszystkich do uczestnictwa w tym wręczaniu dla naszych nauczycieli samych aktów, ponieważ była to ich praca blisko 10-letnia. Żeby tradycji patriotycznej stało się zadość, proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność, sztandar ośrodka prowadzić. Do hymnu. Dziękuję. Proszę spocząć. Proszę Państwa, serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu wojewodę świętokrzyskiego, pana Zbigniewa Koniusza. Witam wicestarostę powiatu pińczowskiego, pana Ryszarda Barnę, oraz przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa. Nie. Boże, przepraszam, to chyba trema. Ireneusz Gołuszka, mój przyjaciel. Witam serdecznie wicekuratora świętokrzyskiego, panią Nowacką Katarzynę. Witam serdecznie wójta gminy Kije, pana Tomasza Sochę. Witam podinspektora Krzysztofa Jaskulskiego, komendanta Policji Powiatowej w Pińczowie. Witam serdecznie przedstawicieli zakładu karnego w osobach pani major Anna Ostrowiecka oraz pan porucznik Michał Kwiecień. Proszę Państwa, witam po raz pierwszy jako komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie pana Jarosława Kwuka. Bardzo głośne brawa.
oraz jego zastępcę starszego kapitana magistra inżyniera Mariusza Fodyńskiego. Witam serdecznie panią dyrektor Joannę Słoninę, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Skarbnika z powiatu pińczowskiego panią Anitę Głuszek. Skarbnika gminy Michałów panią Halinę Głąbińską oraz sekretarza gminy Michałów panią Hendrykę Giętkę-Bębenek. Serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Gminy Michałów, pana Jarosława Wleciał. Witam naszego przyjaciela, panią sędzię Annę Zelek. Witam naszą ukochaną siostrę, dyrektorkę z Spacanowa. Serdecznie witam. Siostra Dobromiła oraz siostra Halina. Witam serdecznie sekretarza gminy Pińczów, pana Marcina Kozłowskiego. Witam gospodarza tej hali, pana dyrektora Michała Klamińskiego. Witam naszego księdza z parafii w Kijach, pana księdza, Boże księże, Dominik Majewski. Oczywiście to nasz katecheta w szkole w Umianowicach. Proszę państwa, serdecznie witam gospodarzy, którzy są współorganizatorami tejże imprezy pod nazwą Jasełka, czyli przewodniczącego Rady Fundacji oraz panią prezes zarządu Fundacji Pawła Zielonkę i panią Annę Michnicką. Proszę państwa, jeszcze nie było tyle osób, więc ja naprawdę zapomniałem, jak się nazywam. Może ktoś przypomni. Wszystkich witam serdecznie, szczególnie witam rodziców, widzę babcie, dziadków, witam wszystkich i w szczególności naszych uczniów. Jeżeli kogoś pominąłem, przepraszam serdecznie, ale bardzo dzisiaj te reflektory tremują moje oczy także. Proszę państwa, przejdziemy do pierwszego punktu naszego spotkania dzisiejszego. Chciałem zaprosić panią wicekurator, panią Katarzynę Nowacką. Do mnie, jakby mogła pani tu wicekurator przyjść. Oraz moich trojgo nauczycieli, czyli panią Katarzynę Gnieździńską, panią Agnieszkę Kawiorską oraz pana Mirosława Maja. Ja, szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że jestem bardzo dumny, ponieważ kiedyś, jak zaczynały te panie, pani Kawiorska i pani Gnieździńska, obiecałem im, że dożyjemy tego momentu, w którym otrzymają stopień nauczyciela dyplomowanego. Mirkowi nic nie obiecywałem, sam sobie wziął, zdał egzamin, także w imieniu dyrekcji gratuluję. Oddaję głos pani kurator. Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, drodzy wychowankowie, przede wszystkim gratuluję nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Także gratulujemy. Dziękuję.
z mojej strony no przede wszystkim gratuluję tego dorobku zawodowego, już dziesięcioletniego, tak? Bo 10 lat to był okres przygotowywania się do uzyskania tego stopnia awansu zawodowego. No i życzę Wam, żebyście odnosili szereg sukcesów, a przede wszystkim, żebyście czerpali dużo radości i satysfakcji z możliwości pracy właśnie z dziećmi, z młodzieżą i żebyście nie poprzestawali w rozwoju zawodowym, a myślę, że praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest tak wymagająca, że na pewno nie poprzestaniecie na tym. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Przepraszam. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, mamy jeszcze jedną panią, która w październiku tego roku złożyła egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Także zapraszam do siebie tu panią Aleksandrę Ptak. Bardzo proszę. Pani Ola jest pedagogiem specjalnym. Ja bym prosił wszystkich na chwilę o powstanie. Pani Ola złoży akt ślubowania. Zaprosimy panią prezes do wręczenia aktu mianowania. Pani Olu, proszę powtarzać za mną. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność. Nauczyciela wychowawcy. I opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju. Osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny. Tradycji narodowych. Poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Proszę spocząć. Proszę panią prezes o wręczenie aktów mianowania. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do drugiego punktu naszego spotkania, czyli życzenia noworoczne, świąteczne. Chciałbym Państwa tylko poprosić teraz o powstanie. Całość, baczność, sztandar ośrodka wyprowadzić. Proszę spocząć. Oddaję głos pani prezes zarządu Fundacji Złote Serce, pani Annie Michnickiej. Dziękuję panie Jacku. Tak jak pan wspominał o kolejności, proszę nie uciekać, ponieważ witał pan tak wszystkich tutaj licznie zgromadzonych gości, za co serdecznie panu dziękuję, że ten niezwykły obowiązek trudny pan wykonał. I chcę powitać pana jako również organizatora. Brawo. To ja teraz zobaczyłem. Witam serdecznie jeszcze panią Monikę Zarębę, prezes Stadiny Koni w Michałowie. Bardzo przepraszam. To po raz wtóry. No. Ale pani Moniko, nie ma tego. Nagrało się jako oddzielnie. Mogę tutaj wytłumaczyć, że rzeczywiście te reflektory sprawiają, że nie widzi się wszystkich, więc pan Jacek mógł nie zauważyć. Chciałam
zachować ten porządek obrad i najpierw wypowiedzieć się na temat tych wspaniałych nauczycieli, którzy są z nami, którzy edukują nasze dzieciaki. Ogromnie gratuluję Kasiu, Agnieszko, Mirku osiągnięcia maksimum, jeżeli chodzi o papiery zawodowe nauczyciela. Ogromnie gratuluję. Dziękuję wszystkim nauczycielom, nie tylko tym, którzy dzisiaj zostali docenieni tutaj na scenie. Cieszę się, że ten etos nauczycielski jest z wami. Mam nadzieję, że dzięki temu, co wy robicie, dacie przykład również innym, jak bardzo można się spełniać w tej jakże trudnej materii. I myślę, że jesteście tym przykładem, za którym wielu będzie podążać. Życzenia. Jest za nami, słuchajcie, parę trudnych lat. W tym roku mamy dziesięciolecie fundacji, ośrodka. Jest to rok ważny. Mam nadzieję i nam wszystkim, rodzicom, dzieciom, wszystkim tutaj tak licznie zgromadzonym, chciałabym życzyć przede wszystkim zdrowia. Bo jak życie pokazuje, determinacja, siła, wszystko pojawi się, byle tylko nasze ciała i umysły były w formie. Więc tego życzę. Życzę, jak będzie to jestem pewna, że kolejna część życzeń, czyli uśmiechu, zadowolenia, osobistego spełnienia, spokoju na co dzień, pięknego kroczenia z uśmiechem na twarzach w tą naszą codzienność, to już będzie formalność. W nowym roku życzę determinacji, sukcesów. Naszym uczniom życzę wielu wspaniałych występów, wygranych konkursów, ale również też takich bardzo drobnych sukcesów, jak powiedzenie wyraźnie pierwszego słowa, czy postawienie pierwszego kroku. Mam nadzieję i życzenie, że mnie również będzie być tego wszystkiego świadkiem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zmienimy troszeczkę kolejność, ponieważ pan wojewoda dzisiaj ma bardzo dużo obowiązków. Prosił mi, żeby zabrał głos pierwszy z życzeniami do Państwa. Zapraszam panie wojewodo do nas. Ja, nim pan wojewoda dojdzie tu do mikrofonu, chciałem bardzo panu wojewodzie podziękować za te wszystkie obecności. Proszę Państwa, Świętokrzyskie jest duże, nie wiem czy zauważyliście, a wojewoda jest zawsze prawie z nami, także bardzo panie wojewodo dziękuję. Dzieciaczki, bijemy brawo. Moi drodzy, jakże nie być z wami, jak wy stanowicie tak piękną rodzinę. To ja wam dziękuję, że jesteście i tak naprawdę po nidzie bez złotego serca to chyba by czegoś brakowało w tej przestrzeni. Stworzyliście jakość samą w sobie. Jesteście wzorem dla tego typu placówek, myślę, nie tylko w Świętokrzyskim. Co jest niewątpliwie i sukcesem tu obecnego dyrektora Jacka Kapałki, pamiętam. Moi drodzy, wiele się rzeczywiście zdarzyło przez te lata już. Pamiętam, chyba byłem tutaj 3 lata temu na podobnych jasełkach, zaczynając moją kadencję. Teraz pomału ona się kończy, ale wy jesteście ciągle na wznoszącej i tak obserwując was, nie wiem, w którym momencie jest ten punkt odcięcia i gdzie się zatrzymacie, bo anektujecie nowe przestrzenie, nowe budynki. Wzbogacacie się o nowe funkcjonalności przeróżne, a przede wszystkim jest was coraz więcej. Coraz więcej dzieci i młodzieży szczęśliwych. Ja widzę, z jaką radością przychodzicie na przykład do Urzędu Wojewódzkiego z zaproszeniem na tego typu uroczystości, ile tam jest entuzjazmu, ile tam jest ciepła. Także moi drodzy, to wy jesteście piękni w tym, co robicie, ale
że czas świąt rzeczywiście tuż, tuż i nowy rok przed nami. Życzę wam, abyście nie zostawali w tym miejscu, gdzie jesteście. Zawsze stawiajcie sobie cele dodatkowe, bo warto dążyć do czegoś, niż uznać, że już się zrobiło maksymalnie to, co można było zrobić. Nie, nigdy nie ma takiego punktu, gdzie człowiek powie, że już może odpocząć. Może odpocząć, ale to już na tamtym świecie, ale to jest inna zupełnie historia. Natomiast na tym świecie musimy dążyć do samodoskonalenia. I wy to doskonale wiecie poprzez pracę z dziećmi jako nauczyciele, wychowawcy, ale i dzieciaki wiedzą, że pracując nad sobą można osiągnąć bardzo, bardzo wiele. Także życzę wam tej wytrwałości, życzę wam zdrowia, tak jak już tutaj było powiedziane, bo bez zdrowia niewiele można zdziałać. I życzę wam realizacji większości planów. Czasami planujemy nad wyrost, ale myślę, że pewne ograniczenia mamy. Ja już nie chcę wskazywać, przez kogo narzucone. Natomiast życzę wam realizacji samego siebie i na te nadchodzące święta, bo to jest najważniejsze. Nie życzę wam Mikołaja, ale życzę wam tego biskupa, który przychodzi jako biskup Mikołaj, bo to biskup przychodził. Pamiętajcie, to nie przychodził Mikołaj w tych czerwonych butach i z czapą na głowie. Co prawda biskup ma nakrycie głowy, ale na pewno nie takie śmieszne, jak to mamy w telewizji pokazane. Życzę wam tych świąt bardzo duchowych, osobistych, spędzonych z sobą nawzajem w gronie tych bliskich sobie osób. I abyście znaleźli przy tym wigilijnym stole zawsze osobę, do której możecie się przytulić, powiedzieć coś dobrego, z którą możecie bez żenady przełamać się opłatkiem. Także oby ten czas świąt przedłużył się z tą swoją dobrocią, tym ciepłem na cały nadchodzący rok. Szczęść wam Boże. Szanowni Państwo, zapraszam, kto chciałby złożyć życzenia czy przemówić, to jest odpowiednia chwila teraz. Zapraszam, pan starosta i pan przewodniczący. Jurek, przepraszam cię serdecznie, bo już... Ale już myślałem, bo podobno na wójta kandydujesz, także już i pomyliłem. Zaraz zobaczymy, co te światła potrafią zrobić. Dziękujemy za zaproszenie. Ja chciałem powiedzieć, żeby się pan dyrektor nie przejmował tą tremą, bo ostatnio oglądałem wywiad z panią Krystyną Jandą. Wszyscy myślę, że znamy panią dyrektor teatru, aktorkę wspaniałą. I ona mówiła, że ilekroć wychodzi na scenę, to przez pierwsze minuty chciałaby się zapaść pod ziemię. Także trema jest wszystkim. Chcieliśmy tutaj z panem przewodniczącym w imieniu zarządu, w imieniu samorządu powiatu pińczowskiego życzyć wam wszystkiego najlepszego. Myślę, że tutaj te piękne życzenia złożył pan wojewoda, nic dodać, nic ująć. Myślę, żeby się to wszystko ziściło. Także wszystkiego najlepszego, miłych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, bo takimi są. Kochani, symbolicznie łamiemy się z wami opłatkiem. Wigilia, właśnie, tak, wiemy, ale my w tym momencie tutaj wychodząc z panem starostą, symbolicznie łamiemy się tym opłatkiem. Nie ma takiego kraju jak Polska, gdzie jest Wigilia. Wigilia to czas naprawdę oczekiwania na przyjście tej małej miłości, gdzie z domu chleba będzie później emanować na nas, na cały świat to dobro. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a tu dla wykonawców, panie dyrektorze, tak symbolicznie coś słodkiego. Cieszmy się Wigilią, kochani. No i tradycyjnie myślę, że tutaj z panem starostą, jak ci pastuszkowie, prawda, którzy przybili na jasełka, też umiemy śpiewać. 3, 4. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. Thank you.
rektorze, nie przejmuj się, nie przejmuj się, kochani, dobrze ci idzie. Szanowni Państwo, nie wiem, czy pamiętacie Państwo ten duet, ale 4 lata temu oglądalność była na poziomie 300 tysięcy, także w tym roku będzie większa. Zapraszam chętnych do przemówienia i składania życzeń. Bardzo proszę, pani kurator. Niestety nie zaśpiewam. Szanowni Państwo, atmosferę Świąt Bożego Narodzenia czuję się tutaj już wchodząc na salę, bo takie były moje odczucia. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, co myślę wszyscy wiedzą, że Święta Bożego Narodzenia mają w sobie taką moc i taką siłę, która sprawia, że w tym okresie świąt i Nowego Roku jesteśmy dla siebie wyjątkowo dobrzy, życzliwi, serdeczni, chętnie sobie pomagamy. Ja życzę całej społeczności Złotego Serca, aby ta właśnie życzliwość, serdeczność i dobroć wobec siebie przetrwała na cały 2023 rok. Wtedy będzie Wam łatwiej rozwiązywać wszystkie problemy i trudności. No i oczywiście życzę Wam tego, żeby ten, i nam wszystkim życzę, żeby ten 2023 rok to przede wszystkim był pokój na świecie. No i oczywiście dużo, dużo zdrowia Wam życzę. Dziękuję. Proszę Państwa, zapraszam. Pan wójt Tomasz Socha, gmina Kije. Dzień dobry. Kochane dzieciaki, szanowni państwo, drodzy rodzice, może ja też się odniosę do tremy, bo faktycznie troszeczkę każdy, kto to widzi, jest tremowany. Natomiast panie dyrektorze, proszę się nie przejmować. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jeżeli wychodzimy na scenę i się tremujemy, znaczy, że odpowiedzialnie podchodzimy do swoich obowiązków, więc wydaje mi się, że to na plus, panie dyrektorze. Natomiast przechodząc do meritum sprawy, dołączam się oczywiście do słów moich poprzedników. Natomiast, kochane dzieciaki, pozwólcie, że Wam pożyczę wiary, nadziei, miłości. Wiary, która góry przenosi, nadziei, która nigdy nie ustaje i miłości w każdej ilości. Natomiast nam wszystkim tutaj zgromadzonych życzmy sobie przede wszystkim zdrowia. Już niejednokrotnie padało zdrowie, zdrowie najważniejsze i tego, aby ten nowy nadchodzący 2022 rok był spokojniejszy niż ten mijający już. Także wszystkiego dobrego na święta, zdrowych, pogodnych świąt, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole. Szanowni Państwo, ja panu wójtowi życzę jeszcze oprócz tych życzeń tego samego, ale jeszcze worka pieniędzy. Bo tyle inwestycji, co pan wójtu ma w tym roku poczynić nadchodzącym, także tego życzymy. Proszę Państwa, to ja chciałem złożyć od siebie takie serdeczne życzenia dla wszystkich. Przede wszystkim spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnym, z najbliższymi, z tym uśmiechem, tak powiem, z sarkazmem, bez telewizora, mamy śnieg, w takim gronie, który zapewni to ciepło ogniska na cały nadchodzący rok. A w nowym roku, szanowni państwo, powtórzę się, ale życzę przede wszystkim zdrowia. Mój tato nieżyjący mówił zawsze: zdrowia, 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 a pieniądze same przyjdą. Tego wam państwu życzę. A tak na koniec, proszę państwa, chciałem serdecznie podziękować wszystkim moim pracownikom, wszystkim nauczycielom, pomocą, kierowcom, kucharkom, wszystkim za ten całoroczny trud pracy. Był to jeden z nielicznych takich roków szkolnych, w których mieliśmy parę wyzwań, począwszy od jubileuszu, a skończywszy na tym jeszcze końcówce pandemii, wyjazdu do Pucka. Także bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję również zarządowi Rady Rodziców za tą współpracę fantastyczną przez cały rok, ten kalendarzowy, który już obejmuje właściwie 2 lata szkolne. Dziękuję również tym wszystkim, którzy nas wspomagają, firmom, sponsorom, którzy bez ich, powiedzmy, środków finansowych ciężko by było utrzymać ten standard.
Dziękuję również prasie, telewizji, która tu z nami cały czas na wszystkich imprezach jest. Pan Jurek nas nie opuszcza, jak widzicie, zawsze. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr też. Posłuchajcie Państwo, gorące brawa dla pana Piotra, bo tak znowu się pomyliłem. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać. Wszystkiego dobrego i do tego roku oddaję głos małym naszym artystom.